Cześć, moi drodzy, witam Was serdecznie na portalu wideotesty.pl. Ja jestem Dawid i dzisiaj zapraszam Was do bardzo spontanicznego w zasadzie filmu, zainspirowanym, bardzo ciekawym, a jednocześnie myślę, że dosyć takim, jakby to powiedzieć, wnikliwym komentarzem jednego z Was, tak? A mowa chodzi o spadki dosyć duże podczas rozgrywki w Battlefield 4, między innymi tej właśnie testowanej niedawno przeze mnie karty. Mowa o GTX 780 Ti od Gigabyte'a. Tam ja przypomnę, że o ile średnie wartości były bardzo wysokie, ta karta jest obecnie liderem, jeżeli chodzi o nasze zestawienie wydajności. No tak, spadki były dosyć duże i kwestia, czy jest to dysproporcją pomiędzy wydajnością procesora a karty graficznej, czy może spowodowana czymś innym. I tutaj słuszna uwaga, że również zasilacz może być, ja o tym powiem na końcu troszeczkę, sprawcą takiego zachowania się karty graficznej. Natomiast pytanie, czy zasilacz, który był użyty w tamtym zestawie testowym, czyli Cooler Master G550M, może mieć właśnie też taki negatywny wpływ. Ja powiem Wam szczerze, myślałem na tym podczas właśnie przygotowywania wyników i mi się nie wydaje. Dlaczego? Przede wszystkim też testowałem ten zasilacz i on na linii plus 12V jest jedna pojedyncza linia. Mam niezależną regulację napięć, był bardzo stabilny i pod obciążeniem, kiedy z gniazdka szło ponad 550 W, napięcie wynosiło 12,03 V. Przy spoczynku to było 12,13, także różnice oczywiście były, natomiast nawet mam cały czas powyżej 12 V. Kwestia, czy faktycznie może się to jakoś, mimo tych dobrych wyników zasilacza, przełożyć na wydajność karty graficznej podczas gier. A tylko przypomnę, że ja tutaj do testów zasilaczy używam programów syntetycznych, które max wyciągają i z procesora, i z karty graficznej i ten pobór jest wyższy niż podczas gier. Dlatego tutaj też omówię kilka słów związanych z metodyką, jaką teraz zaraz sobie przeprowadzimy. Natomiast dzisiaj będziemy testowali tą kartę graficzną, która zaraz zainstalujemy w komputerze, ale w zestawie będzie wszystko identycznie to samo co wtedy, z wyjątkiem zasilacza. Tym razem będzie to konstrukcja Dark Power Pro 10, 650W, dodatkowo od razu z aktywną funkcją OCK, czyli łączącą linie 12V w jedną mocną. Tutaj jest 54 A, dokładnie 54 A po połączeniu. I sprawdzimy, czy wyniki będą inne. Od razu jedna uwaga na temat samej metodyki. Do porównania, jak wygląda kwestia spadków w grach, tylko gry będziemy dzisiaj testowali, w zasadzie tylko Battlefielda 4, 3, użyję tych wyników właśnie z testów tej karty graficznej przy zasilaczu Cooler Master. Nie będę już tych zasilaczy przekładał, myślę, że to w zasadzie nie ma większego sensu, a dzisiaj sprawdzimy sobie, jak to wygląda właśnie z zasilaczem Be Quiet. Testy będą przeprowadzane podczas rozgrywki wieloosobowej, bo również taką widzieliście na filmie z testem GTX 780 Gigabyte'a i porównamy sobie również wykresy szczegółowe. Natomiast to nie ma być porównanie klatka w klatkę, FPS do FPS, ponieważ warunki będą zawsze inne tutaj i ten test jest niepowtarzalny. Natomiast kwestia tutaj chodzi tak naprawdę o same spadki, płynność rozgrywki. Czy będzie inna? Sam jestem ciekawy, zapraszam na test. W obudowie już jest zainstalowany zasilacz Be Quiet Dark Power Pro 650W z aktywną funkcją OCK. Do obudowy wraca nasza wcześniej testowana karta graficzna, czyli Gigabyte GTX 780 Ti z chłodzeniem Windforce. Podobnie jak podczas testu karty graficznej, podkręcony jest również do 4,4 GHz z napięciem 1,425 V procesor. I podłączony jest również wattomierz, którym sprawdzimy sobie pobór maksymalny, jak i pobór taki ciągły podczas rozgrywki. Kilka słów, jeszcze raz przypomnienia na temat metodyki. Będziemy porównywali kartę graficzną GTX 780 Ti od Gigabyte'a na dwóch różnych zasilaczach. Wcześniejszym Cooler Master G550M i dzisiaj Be Quiet Dark Power Pro 650W. Sprawdzimy sobie rozgrywkę wieloosobową w Battlefield 4. Porównując i sprawdzając, czy spadki, jakie miały miejsce podczas testu, były wynikiem przede wszystkim właśnie dysproporcji pomiędzy wydajnością karty graficznej a procesora, czy być może miał tutaj również wpływ na to zasilacz.
Zaczynam sobie powoli, słuchajcie, testy z multiplayer. Na pierwszy ogień idzie Battlefield 4. Widzicie od razu ustawienia ultra standardowo, to jak podczas testu. Co do poboru prądu z wattomierza, myślę, że może tak to będzie widoczne. 392 W w tej chwili idzie z gniazdka, czyli do komputera w zasadzie jest potrzebne jeszcze mniej. Ja będę od czasu do czasu tutaj rzucał okiem i informował Was, jak faktycznie ten pobór się kształtuje. Może wejdziemy sobie od razu gdzieś tutaj do akcji na pieszo. No, jak widzicie, zaczynamy od razu od spadku 20 kilka. Pobór prądu cały czas wynosi około 340-350. Sobie tutaj możemy przeskoczyć. Pistolecik. To jest 50 kilka FPS-ów, pobór prądu cały czas około 350 W, 380 teraz było dosłownie przez moment. Tutaj na razie, jak widzicie, jest w miarę stabilnie. O, tam jakiś migłowiec jest, idziemy. Właściwie płyniemy, 70 kilka. Mapa jest dosyć duża, pełna prawie że, także zobaczmy teraz śmigłowcem, jak to będzie wyglądało. O, i znowu mieliśmy spadek, dosyć duży. Tak więc jak widzicie, tych spadków jednak nie unikamy. O, tam będzie jakiś przeciwnik. Aj, zdążył mnie dorwać. Jak widzicie, spadku w zasadzie się nie ustrzegamy tutaj. Ja, słuchajcie, teraz włączę sobie, jak się tylko odrodzę, pomiar i będziemy mieli wykresy do porównania. Nie ma mojego ulubionego czołgu, no, to jest to dziwactwo. No, a to się może odrodzimy gdzieś tutaj w punkcie. O, tu jest przeciwnik od razu. Od razu włączamy pomiar i będziecie te wyniki za moment widzieli. A ja wracam do Was z Battlefieldem trzecim. W tym momencie jestem po testach Battlefield 4, a zaraz będą testy Battlefield 3. Rzućmy na maksymalny pobór prądu na wattomierzu 448 W z gniazdka, czyli do komputera. Komputer potrzebuje tych wat jeszcze mniej podczas gry. Tutaj widzicie ustawienia do Battlefielda trójki, również oczywiście ultra, wyłączony VSync, Full HD 120 Hz i wznawiamy sobie rozgrywkę. Zobaczmy, gdzie tam są przeciwnicy, o ten jest gdzieś w akcji, to od razu wskakujemy. I na początek popatrzmy, jestem medykiem, myślałem, że może jednak nie, a już zginąłem. Popatrzmy na początek na FPS-y, jak tutaj będą wyglądały, jak tutaj będą się kształtowały. A potem też rozpoczniemy sobie pomiar. Mamy ustawienie, może będzie jakiś pojazd. O, jest tank. Lubię tanki. O, nowy tank. No, nie wiem jak Wy, ale ja lubię tanki. Lecimy sobie dalej. Trochę postrzelałem i nic z tego nie wyszło. Tam będzie jakiś tank jechał. Ilość klatek na sekundę, jak widzicie, w tym momencie kształtuje się około 50 kilku, 60 kilku, a pobór z gniazdka jest jeszcze mniejszy niż w przypadku Battlefield 4 i wynosi około 320 W w tej chwili. Tak więc tutaj też nie ma co się spodziewać, że a, dostał, może nie zginę za szybko, a może jednak zginę. Oj, chyba zginąłem jednak. No patrzcie, kto by pomyślał.
On przekroczył 430-420 W. I słuchajcie, ja będę rozpoczynał pomiar. I widzimy się za chwilę. Natomiast to nie koniec. Moi drodzy, jesteśmy, słuchajcie, właściwie ja jestem już po testach z zasilaczem Dark Power Pro. Natomiast nawet podczas nagrywania pojawił się też komentarz, jakoby jeszcze przed wynikami testów, pod tym starym filmem z recenzją GTX 780 Ti, jakoby Dark Power Pro też był niewystarczający, bo nie ma jednej linii plus 12 V i funkcja OCK tutaj nie, że tak powiem, nie zachowa tak zasilacza, jakby miał jedną linię plus 12 V. Dlatego zrobię dodatkowe, kolejne dwa testy, również Battlefield 3 i 4, również w ustawieniach Ultra, również multiplayer, z takim, inaczej, z takim samym zestawem, ale z zasilaczem, tym razem PowerZone, który ma fizycznie jedną linię plus 12 V i to też jest linia 54 A, czyli taka sama moc jak na linii Dark Power, ale po aktywacji tej funkcji OCK. Także ja przekładam zasilacze i wracam do Was za chwilę. W tej chwili uruchamiany jest już komputer z kolejnym zasilaczem, którym sprawdzimy sobie wydajność karty graficznej i czy testowany wcześniej Cooler Master miał wpływ na wyniki w multiplayer między innymi. Tym razem jest to też Be Quiet, ale PowerZone z certyfikatem 80+, brązowym i jedną mocną linią 12-woltową. Zapraszam na dalsze testy. Słuchajcie, rozpoczynamy sobie kolejny test, tym razem z zasilaczem PowerZone z pojedynczą linią 12-woltową. Rzut okiem jeszcze na ustawienia. Tu oczywiście nic się nie zmienia. Wracamy sobie do rozgrywki. No, jak widzicie, mamy już jedno przycięcie. FPS-y kształtują się w granicy, no, tak jak widzicie, 60 kilka, 80 kilka wat. 80 kilka wat, 80 kilka klatek na sekundę. Tam moi na kogoś czają, chyba już widzę na kogo. Pobór prądu wynosi w tej chwili około 370 W. O, no, został ścięty. A, tam mamy kolejny czołg. Nie jestem technikiem, nie mam żadnej wyrzutni, więc temu krzywdy za dużo nie zrobię. Trudno. O! A nie, to nasz, dobra, to nie strzelamy. Ja włączam pomiar i wracam do Was, ale z Battlefieldem 4, a wyniki na końcu. Rozpoczynamy, słuchajcie, kolejną rundę, kolejne pomiary będą z Battlefielda 4. Cały czas oczywiście mam ustawienia na Ultra. Ja od razu tutaj wskoczyłem sobie do śmigłowca. A tam skąd do mnie wali? Przed mi się chyba żaden nie ostał. Zobaczymy, co tam się będzie działo i przede wszystkim, jak będą kształtowały się FPS-y. W tej chwili, jak widzicie, to jest około 70 kilku FPS-ów. Pobór prądu jakieś 370 W. Dostałem, no proszę. W tej chwili skoczyło do 120, ale tak jak zginąłem. Nawet widzicie 130, zobaczmy co my tu mamy. O, jest tank, lubię tanki. Wy też lubicie tanki. Nie o to chodzi. Ok, powoli dostajemy się do akcji. Ja, słuchajcie, nie będę przedłużał, włączam sobie pomiar i wracam do Was już teraz z wnioskami i gotowymi wynikami. No i słuchajcie, jesteśmy już po wszystkich testach, po wszystkich wynikach. Jeszcze raz przypomnę, co było tematem, sprawdzenie dokładnie, czy zasilacz Cooler Master G550M w przypadku testów karty graficznej Gigabyte GTX 781 Ti miał wpływ na wydajność tej karty w grę. W swoich testach, w swoich wypowiedziach sugerowaliście, że może mieć wpływ i że te duże spadki będą powodowane przez zasilacz. Dlatego postanowiłem to bardzo szybko sprawdzić i użyłem nie jednego, jak początkowo zapowiadałem, bo już w komentarzach pisaliście, że może Dark Power Pro być niewystarczający, bo ma 4 linie i OCK to nie jest to co jedna.
więc użyłem zarówno NAR Power Pro 10 652 z certyfikatem 80 Plus Gold oraz zasilacza kolejnego Be Quiet 650 W, ale tym razem jest to PowerZone z pojedynczą linią 12 W z certyfikatem 80 Plus Bronze. Jak wyglądają wyniki? Na początek omówmy sobie wykresy szczegółowe, które są dostępne na naszym portalu. Wystarczy kliknąć w link w opisie. Jak widzicie, każdy z wykresów w zasadzie wygląda inaczej. Jest to rzecz bardzo logiczna i nie można ich porównywać ze sobą bezpośrednio, ponieważ były zupełnie inne, tak naprawdę niepowtarzane całkowicie ze sobą testy. Dlatego testów z multiplayer w zasadzie ze sobą bezpośrednio porównywać nie można, a możemy tutaj w zasadzie odnosić tylko i wyłącznie pewne wartości średnie, ewentualnie minimalne, maksymalne, co też za chwilę zrobię. Natomiast to, co nas interesuje, to czy były spadki i jak duże. Jak widzicie po analizie tych wykresów, jak najbardziej te spadki były na każdym z testowanych zasilaczy i były nierzadko równie spektakularnie duże. Dotyczy to zarówno Battlefield 3, jak i Battlefield 4. W obydwu tych przypadkach spadków się nie uchroniliśmy. Konkretniej, szczegółowo i bardziej liczbowo. Ja przygotowałem sobie tutaj taką ściągę. Słuchajcie, jeżeli chodzi o Battlefield 3, w przypadku zasilacza Cooler Master minimum to było 50 klatek na sekundę. W przypadku zasilacza Dark Power to było również 50 klatek na sekundę, wartość minimalna. I w przypadku Power Zone to było... widzę, tak jest, pan w trzecim rzędzie ma rację. Też około 50 klatek na sekundę, a dokładnie była to wartość 51 klatek na sekundę. Jeżeli chodzi o wartości średnie, one różniły się od siebie, natomiast te różnice nie są jakieś spektakularnie duże. I w przypadku zasilacza Cooler Master wartość średnia to było 116 klatek na sekundę. W przypadku zasilacza Dark Power to było 86 klatek na sekundę, czyli mniej. W przypadku zasilacza Power Zone i uwaga, to było najmniej, 72 klatki na sekundę, a zasilacz teoretycznie powinien dać wynik najlepszy. Moi drodzy, tych wartości, jak mówię, nie można ze sobą porównywać, bo testy z multiplayer mogą nam dać jedynie obraz o całości płynności rozgrywki, mimo że tutaj te wartości minimalne były już niemal identyczne. Jeżeli chodzi o wartości maksymalne, to rozstrzał jest jeszcze większy, ponieważ to zależy od rozgrywki, ilu jest graczy. Na to składa się naprawdę wiele czynników i te testy nie są ze sobą porównywalne. Kolejna rzecz, Battlefield 4, czyli nasza konstrukcja. Tutaj, moi drodzy, też skupiamy się przede wszystkim na spadkach, bo to chcieliśmy udowodnić, czy duże spadki są problemem z zasilaczem. W przypadku zasilacza Cooler Master G550M minimum to 32 klatki na sekundę. W przypadku zasilacza Dark Power Pro był moment w tym trakcie pomiaru, który przeprowadziłem, że ilość klatek spadła do 17 i to była wartość minimalna. W przypadku zasilacza Power Zone wartość minimalna to 45 klatek na sekundę. I jeszcze wartości średnie dla pełniejszego obrazu w przypadku zasilacza Cooler Master to było 65 klatek na sekundę. W przypadku zasilacza Dark Power to były 62 klatki na sekundę. I w przypadku zasilacza Power Zone 78 klatek na sekundę. Jak widzicie, moi drodzy, raz, że tych testów nie można bezpośrednio porównywać, to tutaj myślę, że obaliłem, przynajmniej dla części z Was, tą teorię, że zasilacz w przypadku testu GTX 780 Ti był niewystarczający. I tutaj, jak widzimy, na podstawie nie tylko tych pomiarów, które dzisiaj wykonałem, ale także na podstawie testu zasilacza, samego zasilacza Cooler Master G550M, który znajdziecie u mnie na kanale i na moim blogu, serdecznie zapraszam, że napięcia podczas obciążania, maksymalnego obciążania tego zasilacza były bardzo stabilne. I o ile nie można, wiadomo, osądzać zasilacza, jakości jego wykonania, tak, tylko na podstawie napięć, bo to jest za mała ilość danych, tak stabilność napięć, raz, że informuje nas, czy zasilacz w ogóle jest sprawny, czy nie, to dwa, daje nam ogólny pogląd na to, jak on jest wykonany, jak jest zaprojektowany, czy się tutaj producent, czy osoba po prostu, która projektowała tutaj PCB, do tego przyłożyła. Ja tylko przypomnę, że napięcia w stresie, kiedy z gniazdka szło ponad 550 W, były na linii plus 12 V na poziomie 12,03 V, a przy spoczynku 12 V.
około 13 V, także różnice były, natomiast CEZ napięcie nie spadało nawet poniżej 12 V i tutaj w takim przypadku zasilacz nie mógł mieć po prostu wpływu na wydajność samej karty graficznej. Powodem tych spadków był oczywiście najsłabszy element w tym momencie w platformie testowej, czyli procesor. Tak duża dysproporcja pomiędzy wydajnością karty graficznej a procesora musiała się negatywnie odbić na wydajności całej platformy testowej, tak? Natomiast to, co potwierdzałem, testy syntetyczne, gdzie możemy wyizolować pracę samej karty graficznej i zmierzyć wydajność samej karty graficznej praktycznie bez, albo inaczej, bez, to też za dużo powiedziane, ale z znikomym udziałem procesora, tutaj też, jeżeli by wino miał być zasilacz, też powinny ujawnić się pewne dysproporcje, spadki w ilości klatek na sekundę, co negatywnie odbiłoby się na ostatecznym wyniku cząstkowym karty graficznej. Tak nie było. Natomiast kwestia poruszona tutaj przez kolegę z komentarzy była bardzo ciekawa. Czy zasilacz może ograniczać kartę graficzną? Tak, moi drodzy, może. To jest oczywiście też ograniczanie karty graficznej. To jest bardzo dużo, aż za dużo powiedziałem. To jest nieprawda. Źle to ująłem. To nie jest ograniczanie karty graficznej. To jest ograniczanie całej platformy testowej. Jeżeli będziemy mieli nawet dobry zasilacz, ale źle dobrany do pozostałych podzespołów, to będzie się to objawiało niestabilną pracą całej jednostki. W efekcie, na przykład podczas gier, może się oczywiście przełożyć na spadki FPS. W tym przypadku miejsca to nie miało, jednak ja z takimi rzeczami miałem do czynienia. I tutaj chociażby wspomnę mój jeden ze starszych zasilaczy, Fractal Design Tesla pierwszej generacji, 550W z certyfikatem tylko 80 plus zwykłym. W przypadku testów kart graficznych pokroju GTX 760, ta karta nie miała pojedynczej linii 12-woltowej, to była sprawność tylko na poziomie 80+, i tutaj ten zasilacz już powodował niestabilną pracę całej platformy. Są takie przypadki i zasilacz jest również bardzo ważnym elementem platformy, dlatego powinno się, budując zestaw komputerowy, dobierać całość proporcjonalnie, żeby nie uciekać tutaj w żadnym kierunku za dużo, bo to się zawsze negatywnie odbije na ostatecznej wydajności. Natomiast w tym przypadku, moim zdaniem, co tutaj sobie przetestowałem, udowodniłem, takie zjawisko miejsca po prostu nie miało. Wypowiadajcie się, komentujcie. Zapraszam Was również na nasze forum technologiczne i do zobaczenia w następnych filmach.